Cześć czołem, Tomasz Migdałek, Birofile Vlog o piwie. Ciemne piwo z dodatkiem laktozy, z dodatkiem kawy. To brzmi jak coś, co może mi bardzo smakować. No to pora się przekonać, czy będzie tak rzeczywiście. Kolejne piwo z browaru Szpunt na kanale. Tym razem jest to Coffee Cup. Coffee Cup, czyli kubek kawy. Tak to można podsumować. W tym przypadku będzie to kawa z mlekiem, a ściślej rzecz ujmując, kawa z dodatkiem cukru mlecznego. Mamy kawowego milk stouta właśnie z browaru Szpunt, Coffee Cup. Co na temat tego piwa możemy przeczytać? Ekstrakt 15 stopni, alkohol 5,6%. Goryczka tutaj w skali browaru wyrażona jako 3 na 12. Piwo ciemne, pasteryzowane, niefiltrowane. Składniki: woda, sód jęczmienny, sód pszeniczny, laktoza, płatki owsiane, ziarna kawy, chmiele, drożdże. Wyprodukowano dla browaru Szpunt z Duńska. Wola, data przydatności to jest tutaj rzecz problematyczna, dlatego że ta data przydatności, ja ją tu gdzieś widziałem, ale ona była nadrukowana strasznie takim rachitycznym, o jest tutaj, praktycznie niewidoczna. Jakbyśmy się dobrze nie przypatrzyli, byłby bardzo duży problem, żeby tę datę przydatności tu w ogóle znaleźć. Ona tylko jest widoczna, jak światło pada na butelkę pod odpowiednim kątem. To jest 5 marca 2019 roku, to chyba będzie 03, a nie 08. 5 marca 2019 roku, taka data przydatności. Cena 7,99, tyle to piwo kosztowało. Mamy czarny, goły kapsel, także tutaj zasoby kolekcjonerskie w żaden sposób się nie wzbogacą. Piwo mamy otwarte, kapsel również tutaj z gatunku twardych. Co w aromacie z butelki? Kawowo, słodko, tak troszeczkę pralinowo nawet. No, bardzo wyraźna nuta kawy, bardzo wyraźna nuta mleczna, laktozowa, ale też taka nutka bardzo przyjemna, czekoladowa, kakaowa. No, ładnie pachnie, bardzo ładnie pachnie z butelki. Kawa, czekolada, mleczność, czyli takie troszeczkę skojarzenie kawowo-mleczno-czekoladowe. Tak bym to określił. Piwo trafia do szkła. No, prezentuje się całkiem nieźle. Mogłoby się trochę lepiej pienić, ale nie ma tutaj też tragedii. Barwa, głęboki brąz. Nie można powiedzieć, że jest to czarne piwo, ale jest bardzo głęboki brąz. To widać tutaj, jak to światło pada, takie właśnie typowo gdzieś tam brązowe refleksy, ale jest rzeczywiście bardzo, bardzo ciemne. Myślę, że jak najbardziej tutaj w prawidłach stoutu się mieści, nie ma co do tego wątpliwości. Jeśli chodzi o pianę, piana beżowa, zbudowana ze średnich oczek, przy czym ta warstewka, mówię, no jest taka nie za wysoka, nie za duża, nie budowała się tutaj ta piana zbyt energicznie, więc no jakby tutaj nie jest do końca to taka piana, jaką chciałbym widzieć w przypadku stoutu, ale tak jak mówię, dramatu nie ma. I wizualnie, ogólnie rzecz biorąc, piwo się prezentuje bardzo apetycznie. Co w aromacie ze szkła? Bardzo kawowo, bardzo mlecznie. To jest taki właśnie aromat kawy z mlekiem, a w zasadzie ze śmietanką nawet. Jeszcze gdzieś podbite to wszystko jest bardzo fajnymi takimi nutami. Nie tyle może nawet czekoladowymi, ile kakaowymi. Takie kakao tutaj wchodzi bardzo fajne w tym aromacie.
ale kawowość zdecydowanie na pierwszym planie, więc takie nuty kawowo-kakaowe, podbite nutą mleczną. Może nawet troszeczkę takiej prażonej orzechowości gdzieś tutaj wychodzi spod spodu. Ale laktoza bardzo fajnie wyczuwalna. Zatem próbujemy. Coffee Cup, Browar Szpunt, Coffee Milk Stout. Wasze zdrowie. Takie rzeczy to ja lubię. Bardzo gładkie, nisko nagazowane, z bardzo przyjemną taką długą dosyć słodką, mleczną nutą. Lubię coffee milk stouty i milk stouty z wyraźnie zaznaczoną słodyczą laktozy. Mówiłem o tym wielokrotnie i tutaj naprawdę ona jest wyraźnie zaznaczona. Do tego bardzo przyjemny, bardzo wyraźny posmak kawowy. Ta kawowość tutaj naprawdę bardzo, bardzo konkretnie jest zaznaczona w smaku. Bardzo przyjemny akcent kakaowy, czekoladowy, to co właśnie gdzieś wychodzi też w aromacie. Cały czas się waham, czy bardziej to jest taka nuta, typowa nuta takiego, wiecie, gorzkiego kakao, czy raczej jest to nuta już typowo czekoladowa. Bo wiadomo, że jeżeli mamy laktozę, to gdzieś ten akcent czekoladowy może troszeczkę iść w kierunku czekolady mlecznej. Przy czym chciałbym powiedzieć, to też jest dosyć ważne, nie jest to najsłodszy coffee milk stout, który piłem. Tej słodyczy dla mnie jest wystarczająco dużo, ale nie jest to piwo absolutnie przesłodzone. Także jeżeli ktoś nie przepada za takimi milk stoutami czy coffee milk stoutami, które są mocno słodkie, mocno deserowe, to myślę, że z tego piwa będzie zadowolony również. Bo tej słodyczy według mnie jest tyle, ile być powinno, żebym ja był zadowolony, ale jednocześnie nie ma jej na tyle dużo, aby osoba nie lubiąca tak słodkich nut miała z nimi jakikolwiek problem. Bardzo gładkie, tak jak mówię, niskie nagazowanie, niskie i bardzo drobne. Myślę, że świetnie tutaj do tego piwa pasuje. Gdzieś tam to, o czym mówiłem, co się troszeczkę w aromacie zaznaczało, taka delikatna nuta prażonych orzeszków, gdzieś tam wychodzi. Nuta palona bardzo, bardzo łagodna. To też jest warte podkreślenia. Zdarzają się czasami milk stouty, które są troszeczkę, że tak powiem, przygniecione wręcz bardzo intensywną palonością, która wiadomo pasuje do dry stoutu, ale do sweet stoutu, do milk stoutu już niekoniecznie. Tutaj ta paloność jest bardzo, bardzo gdzieś tam delikatna, bardzo umiarkowana, absolutnie tutaj w żaden sposób nie przytłumia tych akcentów, które no, w przypadku tego piwa są ważniejsze. Bardzo przyjemna kawowość. Świetnie się przenikająca z tymi nutami czekoladowymi, kakaowymi i oczywiście słodycz. Bardzo przyjemna, mleczna słodycz. Gdzieś tam mówię takie troszeczkę tworząca skojarzenie z czekoladą mleczną. Ciężko jest od tego uciec, ale na pewno nie jest to piwo przesłodzone w żaden sposób. Kawowe, czekoladowe, mleczne, gdzieś tam delikatnie orzechowe i bardzo delikatnie, bardzo dyskretnie bym powiedział, palone. Naprawdę bardzo udane piwo, które zdecydowanie, zdecydowanie Wam polecam. Coffee Cup z browaru Szpunt. Coffee Milk Stout. Myślę, że można zaryzykować stwierdzenie, że czołówka
jeżeli chodzi o tego typu piwa. W Polsce dawno żaden milk stout z dodatkiem kawy tak bardzo mi nie smakował. To piwo naprawdę smakuje mi bardzo, jest bardzo udane, bardzo przyjemne, też bardzo degustacyjne. Także jeżeli mieliście okazję pić, to podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach pod filmem. A jeżeli nie mieliście jeszcze okazji, a lubicie tego typu piwa, to gorąco Was zachęcam do spróbowania. To tyle z mojej strony. Tomasz Migdałek, Birofile, Vlog o piwie. Pijcie dużo dobrego piwa. Wasze zdrowie. Cześć.